Cześć moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was obiecany film o tematyce piercingu. Zapowiedziałam już wcześniej, że w czerwcu pojawi się więcej materiałów na moim kanale związanych właśnie z tym tematem, a ja z danego słowa się wywiązuję. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, gdzie kupuję kolczyki, czym kierować się przy wyborze biżuterii, oraz jakie kolczyki posiadam w swojej kolekcji, no to serdecznie zachęcam Was do oglądania. Muszę Wam powiedzieć, że wbrew pozorom wcale nie posiadam zbyt wielu kolczyków w swojej kolekcji, ponieważ do tej pory, jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie już nieco dłużej, dorobiłam się 7 przekuć. I między innymi dlatego spięłam tak dzisiaj włosy, żeby pokazać Wam, jakie kolczyki i jakie przekłucia posiadam. A więc są to podwójny lobe w obu płatkach uszu, podwójny helix w prawym uchu oraz septum. Kolczyki w płatkach uszu zmieniam dosyć często, ale też często zdarza mi się zapomnieć cokolwiek tam włożyć. I posiadam różnego rodzaju biżuterię, począwszy od tej nieco bardziej ozdobnej, wykonanej ze srebra lub złota, po takie standardowe, proste naprawdę wzory, wykonane z stali chirurgicznej lub tytanu. Jeżeli chodzi o te moje heliksy, to sprawa z nimi ma się nieco inaczej. Na początku tak bardzo zależało mi, żeby nosić tam naprawdę kozacką biżuterię i przeglądałam masę stron internetowych z różnego rodzaju wzorami, z różnego rodzaju kolczykami, które można nosić właśnie w heliksach, ale kiedy przyszło co do czego, kiedy te dziurki w końcu się wygoiły, ponieważ z tym też miałam mały problem, kiedy minęło po prostu trochę czasu, no to pozostałam wierna sztangom. W tej chwili mam w uchu jedną czarną sztangę, taką najprostszą, oraz jedną nieco bardziej ozdobną z cyrkonią, z której z jednej strony, u mnie akurat z zewnętrznej części ucha, zwisa taki ozdobny liść. I ona też jest czarna. A materiał, z jakich obie sztangi są wykonane, to z tego co wiem stal chirurgiczna. Czarną sztangę zamawiałam samodzielnie przez internet, a jeżeli chodzi o ten drugi kolczyk, no to niestety nie powiem Wam skąd on pochodzi, ponieważ był to prezent, jednak na potrzeby tego filmu przejrzałam sobie jeszcze raz tą stronkę Crazy Needles i jest tam dość dużo naprawdę ciekawych wzorów, jeżeli chodzi oczywiście o heliksy, więc myślę, że znajdziecie tam coś podobnego i no, nie będzie z tym naprawdę większego problemu. Poza tym posiadam również taką zwykłą srebrną sztangę, jednak rzadko ją zakładam, ponieważ jest to taki bazowy, prosty kolczyk, który dostajecie, wiecie, w momencie wykonania przekłucia. Nie zmieniam tych kolczyków w heliksach, no bo i tak nie widać ich przez włosy. Właśnie z tymi przekłuciami ucha jest taki problem, że na początku, kiedy je sobie wykonasz, no to obiecujesz sobie, że nakupujesz sterty pięknych kolczyków, przeglądasz strony internetowe, szukasz w internecie naprawdę nie wiadomo czego. A jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że i tak ich nie widać przez włosy, więc po prostu sobie odpuszczasz i zostajesz przy jakimś jednym bądź dwóch naprawdę wygodnych, sprawdzonych modelach. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem jak Wy, ale możecie dać znać mi w komentarzach. No dobra, przejdźmy teraz do kolczyków przeznaczonych stricte do septum. Dwa z nich zaprezentowałam Wam w postach na moim Instagramie, więc pozwolę sobie tutaj teraz wkleić ich zdjęcia. I z góry pragnę zaznaczyć, że niestety ten piękny, srebrny kliker z czarnymi kamieniami jest na mnie za duży. Kupowałam go na konwencie i wówczas nie wzięłam pod uwagę jego wymiarów.
a ma on 10 mm średnicy, więc jest dosyć spory, co wygląda u mnie dosyć kuriozalnie. I podczas mówienia zahacza mi on o usta, no i generalnie jest niedopasowany do mojej budowy twarzy, do mojej drobnej budowy twarzy i wygląda jak wielki, czarny, czarno-srebrny żyrandol dyndający mi z nosa. Z kolei drugi z nich to taki bardzo prosty czarny kliker z motywem splotu, który również kupiłam na konwencie na stanowisku WildCat Polska i tutaj nie popełniłam tego błędu, sprawdziłam najpierw wymiar i muszę Wam powiedzieć, że jak do tej pory jest to mój ulubiony tego typu kolczyk do septum, ponieważ od momentu kupienia nosiłam go niemal nieprzerwanie przez w zasadzie cały rok. W przypadku właśnie tego kolczyka wzięłam średnicę 8 mm i tutaj taka moja mała rada dla tych osób, które właśnie mają nieco drobniejszą budowę twarzy. Zawsze bierzcie mniejszą biżuterię. Naprawdę. Jeżeli macie jakąś wątpliwość, to lepiej jest wziąć mniejszy kolczyk niż później, no wiecie, żałować, że coś jest za duże i na przykład utrudnia Wam mówienie albo wyglądacie w tym po prostu śmiesznie. Niezależnie od tego, jak piękny wizualnie gdzieś tam ten kolczyk by nie był. No niestety. W tym momencie przerzuciłam się na taką czerwoną podkówkę zakręcaną na kuleczki, jak widzicie, i zamówiłam ją ze strony bodymod.pl. Poza tym posiadam także srebrną podkówkę zakręcaną na groty oraz srebrnego banana, jednak tamtą biżuterię noszę dosyć rzadko, ponieważ jest ona po prostu nudna. Kiedyś nosiłam ją częściej, ale teraz wolę coś kolorowego albo czarnego, więc no. Też nie posiadam jakoś specjalnie dużo tych kolczyków do septum, ale jestem wierna klikerom, co mam powiedzieć. Czasami sobie zmieniam faktycznie te kolczyki, ale klikery są definitywnie najlepsze. No dobra, moi drodzy, przechodzimy teraz do ostatniej i najważniejszej części filmu, czyli tego, gdzie kupować kolczyki, tak aby mieć pewność co do ich jakości. Po pierwsze, oczywiście możecie poszukać jakichś ciekawych wzorów na stronach internetowych, między innymi na tych, które już wymieniłam wcześniej na łamach tego filmu, jednak oczywiście jest ich znacznie więcej i podzielę się z Wami linkami do nich, zostawiając je w opisie tego filmu, więc pamiętajcie o tym, żeby go sprawdzić. Druga opcja to oczywiście konwenty i serdecznie Wam ją polecam, ponieważ podczas konwentów macie możliwość zobaczenia tej biżuterii na żywo, co być może zminimalizuje ryzyko jakiejś wtopy z rozmiarem, chociaż bazując na moim doświadczeniu, nie zawsze. No i trzecia opcja, czyli kupowanie u piercera bezpośrednio w salonie. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych dróg dotarcia do jakichś ciekawych opcji biżuterii, ponieważ piercer, wiadomo, ma szerszy dostęp nie tylko do stron tych z Polski, ale i do stron zagranicznych. Może coś dla Was bezpośrednio sprowadzić. Być może będziecie musieli zapłacić za ten kolczyk nieco więcej, ale wiecie, macie tutaj 100% pewność, że ta biżuteria naprawdę jest dobra, a poza tym piercer może doradzić Wam odnośnie rozmiaru czy materiału, z jakich kolczyk będzie wykonany. A więc moim zdaniem naprawdę warto. No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać, jak ten film się Wam podobał oraz napiszcie mi koniecznie w komentarzach, skąd Wy zamawiacie swoje kolczyki. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. A ja na dzisiaj się już z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki i pa pa.